Anatomia nosa, wewnątrz jam nosa jest dość skomplikowana. Mamy tam różne struktury anatomiczne, między innymi na środku mamy przegrodę nosa, a na bocznych ścianach małżowiny nosowe. Bywa, że po infekcji górnych dróg oddechowych, przy nawracających zapaleniach zatok, w alergicznym nieżycie nosa, małżowiny nosowe, szczególnie małżowiny nosowe dolne, ulegają procesom, które nazywamy obrzękiem małżowin nosowych. Jest część leków farmakologicznych i postępowania zachowawczego, które pozwalają nam z tym obrzękiem walczyć. Jakie mogą być objawy takiego obrzęku? No, niedrożny nos. Przede wszystkim, kiedy ktoś ma problem z oddychaniem przez nos, jedną z przyczyn może być właśnie przerost małżowin nosowych. Jednak u części pacjentów, którzy otrzymują leki do nosa, te leki mają albo nie przynoszą efektu, albo ten efekt jest niedostateczny. Nie jesteśmy zadowoleni z drożności naszego nosa. W takiej sytuacji, kiedy mamy obrzęk małżowin nosowych, który nie ustępuje po leczeniu zachowawczym, mamy możliwość chirurgicznego zmniejszenia tych małżowin nosowych. Jest to zabieg wykonywany najczęściej w znieczuleniu miejscowym, czyli nie wymaga pełnego znieczulenia narkozy i w zasadzie po zabiegu, po godzinie można już pójść do domu i funkcjonowanie przez kolejne dni jest niezaburzone, także można spokojnie po takim zabiegu udać się nawet do pracy. Ulga i oddychanie przez nos może być naprawdę znaczące po takim zabiegu. Co jest istotne, co jakiś czas po tego typu zabiegach plastyki czy zmniejszenia małżowin nosowych trzeba się udać na konsultację laryngologiczną, ponieważ czasami trzeba ten nos oczyścić z różnych złogów i samemu w domu również ten nos oczyszczać, ale nie są to zwykle zabiegi uciążliwe dla pacjenta. Natomiast korzyść z tego, że można już oddychać przez nos, jest nie do przecenienia. Między innymi może to mieć wpływ na chrapanie. Kiedy chrapanie nie jest uciążliwe zazwyczaj dla samego pacjenta, ale dla otoczenia może być dość nieprzyjemne.